Strajk zaczęliśmy o godzinie 001. W Małopolsce nie pojechał żaden pociąg przewozów regionalnych. Wszystkie pociągi zostały zatrzymane i nie wyjechały dzisiaj w drogę. Do porozumienia nie doszło. Wczoraj były rozmowy toczone do godziny 20.00 z wszystkimi związkami, jakie są w spółce przewozy regionalne. Nie zawarliśmy tego porozumienia, dlatego jest ten strajk. Wcześniej mieliśmy strajk ostrzegawczy, zarząd przewozów regionalnych od 5 lipca. Od tamtego strajku dwugodzinnego nie podjął też żadnych kroków w celu osiągnięcia porozumienia. Nie było podwyżki od 3,5 roku. Od 3,5 roku ten spór zbiorowy jest prowadzony. Nie było żadnej restrukturyzacji. Każdy marszałek ciągnie w swoją stronę, pilnuje swojego interesu. Pieniądze są tak naprawdę niezaznaczone, które mają iść na kolej i marszałkowie używają tych pieniędzy do innych celów. Zakładają kolejne spółki kolejowe, przewozowe, tak jak w Kolejach Śląskich, gdzie jest utrzymywany cały zarząd, 8 dyrektorów od roku czasu, a nie przewieźli ani jednego pasażera. Mało tego, kupili nowe pociągi Flirty, które stoją pod lokomotywownią byłą w Łazach i nie są używane do przewozu pasażerów, a pasażerów wożą starym 30-letnim, dość niszczonym. Jest to trudny dzień dla nas, bo byśmy chcieli, żeby do tego strajku w ogóle nie doszło, żeby zawrzeć porozumienie i tak dalej, ale w kierunku tym, żeby spółka się zrestrukturyzowała, trzeba. Zarządzanie jest bardzo złe tą spółką, jak widać po tych pieniądzach regionalnych są na przewozy regionalne, też nie są wysokie, jest to 50% środków takich jak miasto Warszawa dotuje swoją komunikację miejską na całą Polskę, ta spółka jest takimi środkami mniej więcej dotowana. Było referendum przeprowadzone, załoga opowiedziała się za strajkiem, 78% brało udział w referendum, a z tego 98% opowiedziało się za strajkiem w celu wdrożenia podwyżek w tej spółce, ponieważ na kolei były już podwyżki od PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Cargo, PKP Intercity. To jest ta jedna, jedyna PKP S.A. też, jedyna spółka, której pracownicy jeszcze od 4 lat nie dostali. Na chwilę obecną słyszałem już wypowiedź w telewizji pani prezes Kuczewskiej-Łaskiej Przewozów Regionalnych, że ona nie została zaproszona do negocjacji, a wczoraj byliśmy świadkami, że została zaproszona przez przewodniczącego Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych w media. Więc jakoś zarząd nie podchodzi do tego, aby ten problem rozwiązać.